Hej, cześć, siema, witajcie. Z tej strony Dave. Dzisiaj gramy w Don't Starve. Jak widzicie, mam strasznie dużo modów granych, gdyż lubię modować gry. Wszystkie, jakie da się zmodować, zmodowałem. No i co, będziemy grać. Na razie będę się przyzwyczaił do gadania do mikrofonu i gameplayowania, że tak to ujmę, a później się sprawdzi. Jak widzicie, mam bardzo, bardzo dużo modów. No i sprawdzimy, jak to pójdzie. Już grałem dużo razy w Don't Starve. Ale nigdy nie przeszłem tak naprawdę gry całej. O, jak widzicie, mam tutaj pełno zapisów, ale chyba sobie zrobię nowy. No, w sensie tutaj, na tej drugiej. No dobra, wybierzmy postać. A, ja nigdy nie umiem wybierać postaci w tej grze. Ja w zasadzie lubię grać Woodym. W sensie, Lumberjack całkiem spoko. On jest taki słaby. Wiecie, odblokuje się go za przejście gry, ale taki mych. Ten jest w ogóle już hehe. No dobra. Nie mam pojęcia, którą postać wybrać. Bibliotekarka podobno jest spoko, da się nią dobrze grać, umieć. W sensie da się jakieś exploity nią robić, bo ona ma tam umiejętności z książkami, ale ja chyba wybieram postacie. Ona też jest fajna. Czy to ona ma... A nie, ona się czuje dobrze w ciemności, a... Aha, tutaj nie ma. A nie, ona. Firestarter, ona ma lighter, że zawsze ma przy sobie światełko. Też takie fajne, ale Wilson jest chyba najlepszy. Z tego, co mi się wydaje. No dobra, no, zaczynajmy. Co? Wilsonem będę grał. Chyba tak. W sensie dziwne, nie mam wszystkich postaci. Ja... wait. Okej. Jestem głupi trochę. Ale to pierwsze nagrywki. Dobra, teraz. Teraz jest więcej postaci. Jop. Ona, Wickfried. I Weber. Byłem kiedyś Weberem, on był całkiem spoko. O, już są jeszcze Shipwrecked. Shipwrecked nigdy nie grałem, więc też może trzeba będzie sprawdzić, ale no cóż. Kurde, nie wiem kogo wybrać, będę teraz wybierał. Taki pierdoła. Okej, wydaje mi się, że wybierzemy Woody'ego. Bo w zasadzie jego siekiera jest spoko, ja lubię zbierać dużo drewna, więc będzie jakiś... No dobra, Woody i World sobie zrobimy własny. Pewnie mam tu jakieś presety, ale... Yeah. Dużo preseciaków, ale nie. Zrobię sobie chyba własne jakiś w sensie. Największy świat. Land branches most. I że branchy. A land loop. Nie no, nie będzie ten. Jesień długa, zima normalna, wiosna długa, lato normalne. Okej. Okay. Zaczynamy w wiosnę. Dzień normalny, no okej, okay, tak. Weather less. Czy jak to tak? Trudno czy łatwo? Jak chcę grać trudno czy łatwo? Oh my gosh, nie wiem. Dobra. Niech będzie, że... No nie będzie, że default. Progress, niech będzie. A dobra, niech będzie, że default. Wszystko zrobimy sobie. Trudno w zasadzie, żeby przejść raz grę i żeby już nią więcej nie grać, nie? Ciągle zaczynam i nie mogę przejść. Aha, mam lot wszystkiego. No, w zasadzie i tak będzie łatwo, jak mam tak dużo rzeczy porobione. More, su tu pier tutu. Co tu jest ten? Less, more. Less. Default, okej. Okay. Default. Aha, więcej śladów. Less tych. Okej. Okay. Aha, more tych. Aha, w sensie wiem, po co chciałem more tych. Czy dać sobie więcej, czy mniej? Pamiętam, że wtedy było za dużo, że po prostu świat był jakiś taki... Jedna wielka wojna była, bo ich było wszędzie pełno, więc nie no, może dam sobie ich mniej. Nie no, drzewa, wszystkie bossy... Okej. Okay. Niech będzie tyle. Więc to jest... Okej, okay, custom, no dobra. No i startujemy. Nie, w zasadzie nie potrzebuję. No dobra, gromy, ale będzie czat. Generuje się świateł. Nigdy nie przeszłem, jak już mówiłem wcześniej, nigdy nie przeszłem całej gry. W sensie tak legitnie. Byłem bardzo mało w jaskiniach, więc no, sprawdzimy jak pójdzie teraz. Loading. Jej, wczytało się. Tak, jak zwykle, da się to skasować. Oh yeah. O kurde, ale mam zbiornik. Widzita to, ale zbiornik gigantyczny. Szlak, zapomniałem, bo się w to gra. Ale przyjedę. Aha, wiem, że... mam mapę odkrytą od razu. Tabem się włącza mapę. Wow! Odkrytę mapę. Ale fajnie. W sensie ja dokładnie się w zasadzie na tej grze jeszcze nie znam. Nie wiem w zasadzie, co ten pigmen robi. On w zasadzie wiem, że wymienia mięso czy coś na złoto. Tylko po co mi było złoto? W sensie do maszyn, ale czy do czegoś jeszcze?
Ciekawe tereny, wam powiem. Aha, i chciałem się rozbudować jak zwykle obok buffalosów, jak to każdy mówi, że to najlepszy teren. Aha, okej, okay, tu są bagna. Najlepiej byłoby się rozbudować gdzieś po środku. W sensie gdzieś tutaj na pewno, gdzie ja jestem. Nie najgorsza w zasadzie lokacja. No nie jest to też blisko buffalosów. Mapa nam się trochę taka średniała wylosowała, chociaż mogę się tutaj... okej. Okay. Zbudujemy się tutaj na środku, więc lecimy. O ludzie. Bardzo agresywne osy. Nie pamiętam w ogóle już jak się gra, więc muszę sobie wszystko przypomnieć. Aha, no tak, zbierzcie na przykład Twixy i wszystko. Jo, patrzcie jakie mam mody. Wszystko kurde widać, tak, spacją się zbiera. Też fajnie. O, właśnie. Nie no, w zasadzie to jest dobra postać, bo on ma siekierę. W sensie nieskończoną siekierę. To jest całkiem cool. Aha, z modów mam tutaj nowe rzeczy. Taki wheat z modów nowy. Radzić nie jest z modów. O. No i ładnie. Pierwszy stołniacz. No to lecimy dalej. Nie, złych kwiatków nie będziemy podnosić. Aha. O, tutaj mamy świnki. W sensie, czy to jest świnka z domkiem? Czy... nie, ten guzik. Świnka z domkiem? Nie, tutaj nie ma domków. Świnków. Świnkowych domków. Nie no, dobra. To git. Okej. Okay. Okidoki. Pozbieramy sobie jeszcze chwilę, tutaj ten. Zbieramy sobie wszystkie podstawowe rzeczy. O, Piggy House. O, może, nie no, akurat mi się przyda w zasadzie Piggy House obok mojej bazy, więc będzie git. Czy nie mogę zrealizować? Aha, szpadle. W sensie, no okej, okay, wykopać. Okej, okay, marchewka. Coś tutaj, kwiatuszki, gałązki. Co, jeżeli nie muszę zbudować na początku siekiery, bo nie muszę, mam swoją. Czyli kilof nie jest potrzebny. Aha, czyli muszę znaleźć krzemyczki. No, w sensie, że tak. Aha, leży na ziemi. Czy jest tu jeszcze jakiś krzemień? Szlak był do góry i poszedł sobie. O, gdzie jest tutaj na dole. Dobra. Lecimy na dół. Zebrać krzemień. Aha, jak zbiorę krzemień, to będę mógł wtedy podziubać kamienie i z nich będzie więcej krzemieni. I tak się zaczynało grę. No dobra. Więc lecimy. Gdzie jest krzemyczek? O, tu jest krzemień. I git. Ha! Kilofeł. Kilofeł zawsze spoko. Nie mam pojęcia w ogóle. Aha, siekiera to nie mówi, no dobra. Nie mam w ogóle pojęcia jak się rozpoczynało grę. Nie pamiętam. Kiedy w ogóle w to grałem? Pół roku temu? Mogę oddalić sobie kamerę? Co mu rozpet? Szlak. W sensie, aha, nie mam kamery. Well, shit. Okej, okay. dziub. Aha, czyli że w wiosnę jest krótszy. Znowu będę zbierać. Spoko. Bang. A tu nagle mój tata. Oczywiście, tata mi wbił nagrywanie. Nie wiem, czy zmontuję to. Dobra, zobaczy, ile mam szlak. Zapomniałem się skupiać. A, drewno! Yeah. Zaraz będzie noc. Zaraz będzie moc. Okej, okay, łogiń. Zbudujemy sobie gdzieś. Wow, ale ma fajnego moda. Jo, zapomniałem w ogóle, jakie mody mam, ale czad. Dobra, zbudujemy sobie ognisko tutaj. Legitnie, dobra. Szpadelek. Aha, do tego potrzebuję science machine. No dobra. Science machine się robiło... Science, okej. Okay. Kamienie, drewno i złotko. No dobra, no to będę musiał w zasadzie iść po rudę. W sensie... Aha, złoto się zdobywało z rud złota, czy z zwykłych? Złóż kamienia też dropało. Nie, chyba tego z rud złota. You look distracted, Woody. No nie wiem. Nie wiem, o co chodzi, moje siekierze. Okej, okay, nie chcę się też zamienić. W biwera, to akurat wiem. Pamiętam, zamieniamy się w biwera. To jest chyba downside tej postaci, ale jak dla mnie to jest takie mija. W sensie, jedzenie drewna, ale całkiem szybkie jest dziubanie tą siekierą drewna, więc przeszkadza. Mi się wydaje. Trochę drewka. Dorzucimy. Czopniemy sobie jeszcze jedno. Noc się zaczęła. Teraz trzeba poczekać. Jedzonko mi trochę spada. Czy mogę sobie kukować? W sensie, what the fuck? Roasted radish. A, to było obrzydliwe. W sensie, roasted radish. Nie! Zapomniałem, że we wiosnę pada cały czas. Shitis. Okej, okay, ugotuj. Marchewka. Marchewka była lepsza. Marchewka do ogniska była całkiem spoko. Przyznaję. Okej, okay, lecące życie.
Będę musiał sobie zbudować od razu skrzynkę. Kurde, nie pamiętam, gdzie to wszystko buduje. A nie, skrzynka akurat łatwa do zbudowania. Traszkan, charcoal. O, to też jest super fajne. Pamiętam, że to się super długo buduje, ale jest to ogromny storage, więc bardzo się przydaje. Szlak, moje ognisko gaśnie, bo deszcz pada. Oki, oki, teraz muszę przeczekać noc. Okej, okay, noc już prawie minęła, jak widzimy. Już prawie minęła noc. Zaraz minie, zrobiłem sobie parasol. I całkiem ciekawy design gry, że małe szczegóły, ale jest dźwięk. W sensie, ale czad. Głos deszczu jest wygłuszony, no tak jakby po prostu prawdziwy parasol się trzymało w ręce. Przypomniał mi się, że sortuje się ekwipunek, bo mam takiego moda na sortowanie ekwipunku, no i klik guzikiem Z. Samo się nam sortuje, więc też bardzo fajnie. Co ja chciałem zrobić? A, złoto zebrać. Aha, no blisko mamy rudy. Ale w zasadzie to będzie koniec pierwszego odcinka, więc nie wiem nawet jakie jest moje pożegnanie. Elo, jakieś outro będę musiał wymyślić. No i co? No to tyle. Elo mordy, do następnego. Bye.